Państwu, witam serdecznie w konferencji prasowej po meczu 11 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, w którym to zespół RKS Stali Mielec zmierzy się z Lechią Gdańsk. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1, a wraz z nami trener drużyny gości, pan Szymon Grabowski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Chcę zacząć od dwóch spraw. Przede wszystkim od podziękowań oczywiście dla naszych kibiców, którzy całą Polskę w takiej liczbie jechali po to, żeby nas wspierać. Przeprosić ich oczywiście za to, że muszą w smutnych humorach wracać do Gdańska. Chcę pogratulować przeciwnikowi Stali Mielec zwycięstwa. Chcę podziękować moim zawodnikom za to, że dali chyba dzisiaj całego siebie, dali bardzo dużo siły, włożyli w to spotkanie. Niestety wrócimy źli, wrócimy rozgoryczeni i wrócimy, co najważniejsze i najsmutniejsze, bez chociażby jednego punktu. Myślę, że dobrze zaczęliśmy ten mecz, albo w pewnym momencie, kiedy wybronił troszeczkę szczęścia było przy słupku, zaczęliśmy dominować i mieć optyczną przewagę. Myślę, że wtedy też powinniśmy zdobyć bramkę i jedną, drugą i może byłoby łatwiej. Na pewno druga połowa, tutaj też mamy do siebie pretensje, że nie utrzymywaliśmy się przy piłce wystarczająco długo, że zbyt prosto oddawaliśmy przeciwnikowi i można powiedzieć, przeciwnik się nakręcał i rzeczywiście miał tą przewagę. Niemniej jednak my dobrze organizowaliśmy się, szczególnie w obronie niskiej, dobrze broniliśmy pola karnego i można powiedzieć, pewnie ten mecz powinien zakończyć się wynikiem remisowym, bo też trzeba docenić moich zawodników za to, jak bronili. Myślę, że też tutaj w momencie, kiedy zmieniliśmy ustawienie, kiedy już te boczne sektory nie były tak groźne jak wcześniej, ten mecz, można powiedzieć, wyglądał tak jak powiedziałem. Ale też chcę powiedzieć, że pierwszy raz to robię. Pierwszy raz na konferencji powiem o pracy sędziowskiej, bo w moim odczuciu czujemy się po prostu skrzywdzeni. Czujemy się, no mamy naprawdę bardzo dużo znaków zapytania w głowach, a na pewno dwa. Pierwszy znak zapytania jest, co się stało w momencie, kiedy sędzia zauważył faul na Budanie w Jonyku, gdzie strzelamy bramkę według mnie prawidłową, według sędziego technicznego również prawidłową, ale według sędziego głównego i sędziów na VAR-ze nie. Dlatego drugi znak zapytania jest jeszcze większy. Co się stało w momencie straty bramki naszej pierwszej, kiedy Wlazło pcha piłę, który wywraca się, efekt jest taki, że tracimy drugą bramkę. Ja się pytam, gdzie był wtedy VAR i gdzie byli wtedy sędziowie. Więc dlatego jesteśmy rozgoryczeni i naprawdę nie rozumiemy tych decyzji. Niestety życie nas kolejny raz doświadcza, ale my na pewno wrócimy silniejsi. Dziękuję. Zapraszam do zadania pytań. Poproszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Kameralski, Wirtualna Polska. Trenerze, to ja o tą bramkę cofniętą. To sam faul, okej, jeszcze tam powiedzmy, że zawsze ma jak miękki, a mógł być, ale dlaczego sędzia daje sygnał do rozpoczęcia już gdyby od środka Stali Mielec i sekundę, dwie później bliżej idzie do monitora. No ja kontaktowałem się z sędzią międzynarodowym, mówi, że to coś niedopraconego dla niego, jak tak można zrobić. To chyba, jak wam to sędzia tłumaczył? Też powiedziałem sędziemu technicznemu, przecież my zaczęliśmy grę. W ogóle nie było reakcji, w ogóle on sam nie wiedział, co się stało, bo dla niego też była czysta bramka. Więc, no tak jak mówię, no, my jesteśmy rozżaleni, my jesteśmy zdenerwowani, bo ja mówię, wiadomo, że biednemu wiatr w oczy i okej, i przyjmujemy, no ale bez przesady, no, jakieś granice muszą być no i szkoda, że cała ekipa arbitrów nie widzi teraz naszych zawodników, bo to nie jest miły widok. To jeszcze jedna rzecz, no wiadomo, Stal miała dużą przewagę, tam no, były dwa słupki, było tam wybicie z linii bramkowej, to też nie można mówić, że ten wynik jest jakoś krzywdzący, ale pewnie nas to będzie się działo, bo potencjalnie sędzia mógł wam odebrać dzisiaj punkt, tak? Tak to odbieram. Potencjalnie mógł nam sędzia odebrać i pewnie odebrał dużo, nie tylko punkty, bo tak to wygląda. Stal oczywiście w pewnych momentach nakręcała się i wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, jeśli chodzi o tą naszą organizację w defensywie, ale naprawdę większość sytuacji wybroniliśmy. Przez większość zapracowaliśmy na to też szczęście. I finalnie okazało się, że ktoś nam to wszystko zabrał. Karolina Skórska, Lech Janes, to jest sprawy sportowe. Co wydarzyło się w tej końcówce, przy tej bramce na 2:1? Jakie są na gorąco wasze refleksje? Na gorąco przede wszystkim my żeśmy byli w posiadaniu piłki i to jest to, co mówię, pierwszy kluczowy błąd i tych błędów w przeciągu drugiej połowy było więcej, bo mimo tego, że kierowaliśmy piłkę w pierwsze podanie do przodu, to nie możemy kierować do najbliższego przeciwnika i tutaj to jest raz, potem nasza organizacja no, zawiodła, też trzeba sobie to powiedzieć, bo ta półprzestrzeń nasza prawa, czy ten boczny sektor był źle zaasekurowany. Tutaj na pewno lepiej mogli się zachować nasi środkowi pomocnicy, ale też środkowi obrońcy, z czego doprowadziliśmy do uderzenia, którego nie byliśmy w stanie zblokować. Także tutaj piłka na nodze i nagle się okazuje, że kilka błędnych decyzji, jeśli chodzi o poruszanie, powoduje, że przeciwnik dochodzi do zbyt łatwego, według mojej oceny, uderzenia. To jeszcze mam jedno pytanie o personalia. Nie było dzisiaj Kamrado, to jest raz, na ile może wypaść, i dwa, o te zmiany dzisiaj, no bo nie wiem, czym była spowodowana zmiana Celemki, który no, chyba był jeden z najlepszych na boisku i też no, chłani, tak? Jak to wyglądało? Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, tak, Konrado nie pojechał z nami, tak samo jak Maja Wójtowicz i Bobczek. Wiadomo, że ta nasza kadra nie jest szeroka i pewnie potencjalnie cała ta czwórka miała duże szanse, gdyby była zdrowa, żeby zacząć dzisiaj od pierwszej minuty, a co za tym idzie, ta ławka nasza by pewnie wyglądała inaczej i pewnie bylibyśmy silniejsi. Ale zostawiamy to. Co do samych zmian, no tutaj jeśli chodzi o Antona, miał różne momenty, ale głównie było to spowodowane tym, że chcieliśmy zmienić strukturę na 5-4-1, gdzie te boczne sektory, szczególnie Sergei Krykun, bardzo fajnie się odnajdował i stwarzał przewagę momentami 2-1 z piłeczką i chcieliśmy po prostu tam wprowadzić jednego człowieka, żeby było głównie 1-1. Myślę, że to nam się udało, a co do Maxa, no też tutaj próbowaliśmy jeszcze jakoś zadziałać, może jakiś bodziec do przodu. No finalnie widać efekt no, zerowy.